W tym materiale zapoznasz się z kolejnymi możliwościami modułu OBD sterowników z rodziny KME New Sky. zakładka bieżące odczyty, krótklawiszowy Shift Plus F1. Jeśli interesują Cię informacje, o których mówimy w Akademii KME, zapraszamy do subskrypcji i włączenia powiadomień, abyś dostał informacje o publikacji kolejnej części. Pamiętaj, w programie w sekcji menu, dokumentacja o rodzinie Nevosky znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące sterowników z rodziny Nevosky. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami. Zaawansowane sterowniki gazowe z rodziny KM Nevosky posiadają wbudowany moduł OBD. Są to następujące typy sterowników gazowych: Nevosky Direct. NEVO SKYMAX, NEVO SKYJET OBD MINI, NEVO SKYJET OBD, NEVO SKYJET EXPERT. Sterowniki te dają możliwość komunikacji ze sterownikiem benzynowym, wykorzystując interfejs diagnostyczny OBD2 Onboard Diagnostics. Pamiętaj! W samochodach z klapką na złącz OBD Klapką z elektrycznymi połączeniami należy usunąć klapkę przed zlutowaniem przewodów modułu OBD. Zakładka bieżąco odczyty pozwala na monitorowanie parametrów ze sterownika benzynowego na bieżąco. W programie KMN Sky zakładka została podzielona na następujące sekcje. Sekcja korekty, gdzie pokazane są korekty krótkoterminowe. STFT. Korekty długoterminowe LTFT dla dwóch banków silnika. Pokazana jest również wyliczona wypadkowa tych korekt RTFT. Sekcja Tryb pracy układu paliwowego. Pokazuje status układu paliwowego z podziałem na banki oraz informacje, w jakim trybie pracuje silnik. Pętla zamknięta, otwarta. Usterka. Sekcja Temperatura katalizatora. Pokazuje aktualną temperaturę katalizatorów dla każdego z banków. Zakładka Ogólne. Pokazuje ogólne parametry pracy silnika, takie jak obroty, prędkość, wyliczone obciążenie. Obciążenie bezwzględne. Ciśnienie w kolektorze dolotowym MAP. Kąt wyprzedzenia zapłonu. Przepływomierz MAP. Temperatura płynu chłodzącego. Otwarcie przepustnicy TPS. Pozycja pedału przyspieszenia. Kolejna grupa parametrów to czujniki tlenu. Pokazuje wartości, sąd lambda przed i za katalizatorem. Zarówno wąskopasmowych, jak i szerokopasmowych. Obok wartości odczytanych z szerokopasmowego czujnika tlenu UEGO umieszczony jest przycisk, pozwalający wybrać, czy odczyt ma się odbywać czujników prądowych czy napięciowych. Wyświetlana jest również wyliczona wartość współczynnika Lambda. W tej grupie pokazany jest również zadany AFR, CER, Pomocny w regulacji aut. Grupa Ciśnienie paliwa. Pokazuje aktualne wartości z czujników wysokiego i niskiego ciśnienia paliwa oraz odpowiednie wartości ciśnienia zadanego przez sterownik benzynowy. Pamiętaj, w większości pojazdów odczyt ciśnienia zadanego jest możliwy dopiero po wybraniu odpowiedniego typu OEM. Jest to mechanizm, który pozwala na odczyt niektórych parametrów z OBD w sposób specyficzny dla producenta auta. W szczególności chodzi o parametry, takie jak ciśnienie wysokie, zadane ciśnienie wysokie, ciśnienie niskie, zadane ciśnienie niskie. W grupie inny pokazane są pozostałe parametry z OBD, takie jak temperatura w kolektorze dolotowym. IAT, procent użycia etanolu, poziom paliwa, rzeczywisty moment obrotowy silnika, referencyjny moment obrotowy silnika, aktualny moment obrotowy, aktualna moc w kilowatach i koniach mechanicznych oraz zadane i aktualne ciśnienie doładowania A i B. Przy niektórych parametrach widoczny jest włącznik, którego zaznaczenie powoduje cykliczne odczyty danej wartości. Jeśli przy którejś z wartości nie można włączyć, oznacza to, że dana wartość nie może być odczytana z interfejsu OBD podłączonego samochodu. Nie jest obsługiwana. Pamiętaj, wszystkie parametry z OBD można wizualizować w czasie, wybierając je na rejestratorze. W sekcji OBD. W niektórych autach część parametrów może być niedostępna do odczytu przy użyciu standardowych metod. W sterownikach NevoSky Sky na bieżąco rozbudowujemy możliwości odczytu danych z OBD, tak aby dostarczyć użytkownikowi informacje, które wcześniej nie były dostępne. Pamiętaj, w niektórych przypadkach dane odczytane z OBD mogą być nieprawidłowe lub mogą zawierać nierzeczywiste wartości. Należy zawsze weryfikować poprawność odczytów. W następnym odcinku opowiemy ci o zakładce OBD Kasownik. Pozdrawiamy zespół Akademii KME.